Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa zachodniopomorskiego. Pod Szczecinkiem, w Juchowie, znajduje się największe w kraju i jedno z największych w Europie biodynamicznych i ekologicznych gospodarstw. Mamy okazję zobaczyć niezwykły spektakl krowiego slow life na pastwisku. Nietypową muzyką dla uszu jest tu głośne, powolne przeżuwanie trawy. Średniorocznie utrzymywanych jest tu około 720 sztuk bydła. To właśnie w tym miejscu powstaje mleko sienne Heumilch, które otrzymało unijny certyfikat gwarantowana tradycyjna specjalność. Produkcja mleka siennego i jego przetwórstwo są tak stare jak tradycja chowu krów mlecznych w rolnictwie, czyli od około V wieku przed naszą erą. Mleko to, jako mleko surowe, jest najlepszym surowcem do produkcji twardego sera. W dłoniach trzymasz swój skarb. Co to za mleko? To jest mleko sienne. Mleko to posiada certyfikat GTS, gwarantowana tradycyjna specjalność. Jest to wyjątkowe mleko, ma wyjątkowe walory smakowe, wyjątkowe walory zdrowotne. Zostało udowodnione, że ma więcej witamin, więcej kwasu omega-3 czy sprzężonego kwasu linolowego. Ponadto posiadamy zarówno certyfikat ekologiczny, jak i biodynamiczny, czyli no, mleko potrójnie certyfikowane. A skąd ta nazwa mleko sienne? Nazwa mleko sienne bierze się w sumie no, głównie z tego, że w żywieniu zimowym nasze krowy są żywione głównie sianem. Stąd ta nazwa mleko sienne. Siano jest główną paszą objętościową u nas stosowaną w żywieniu krów mlecznych. Zimą stosujemy też buraki pastewne, co jest jak najbardziej tutaj dozwolone przy tym certyfikacie. I stosujemy też również dodatek pasz treściwych. Z tym, że dodatek pasz treściwych nie może być większy niż 25% suchej masy dawki pokarmowej, więc no mamy dużo obwarowań dodatkowych. Ale i tak uważam, że warto produkować dobre mleko. Czyli właśnie to specyficzne żywienie, specjalne żywienie przekłada się na mleko. No oczywiście. No. Wiesz, co krowa zje, to krowa potem nam odda, tak? Im lepszą paszę krowa dostaje, tym lepsze mleko produkuje. Od kwietnia do praktycznie do listopada nasze krowy wychodzą na pastwiska i dzięki temu też no, raz, że mają wolność, mają świetną paszę. Czy mleko sienne kiedyś w Polsce też było produkowane? Mleko sienne było kiedyś w Polsce produkowane również, bo było produkowane, tylko nie było takiej świadomości, tak, że my produkujemy mleko sienne, bo kiedyś rolnicy też żywili krowy sianem, burakami pastewnymi, z dodatkiem pasz treściwych, tak, więc normy spełnione, latem krowy wychodziły na pastwiska. No w ostatnich latach nastąpił duży postęp, ale też i utraciliśmy pewne wartości i to jest taki troszeczkę powrót do korzeni, to mleko sienne. Generalnie domem czy ojczyzną mleka siennego jest Szwajcaria, Austria, tak, tamte kraje. Tam jest to bardzo popularne i tam stamtąd się wzięła cała ideologia. Ale nie zapominajmy, że w Polsce kiedyś też się żywiło tradycyjnie krowy. Tradycyjnie sianem, burakami pastewnymi, dodatkiem pasz treściwych i pastwiskiem. Powinniśmy tak pracować, żeby się tym zwierzętom odwdzięczyć, bo mamy naprawdę dużo do odpracowania tym naszym zwierzętom, bo one nam coś dają, ale my powinniśmy też im dawać w zamian i to powinna być taka relacja obustronna. Można powiedzieć, że krowy tutaj mają prawdziwy full wypas, bo mają nawet pościelone. No mają pościelone, tak. Dbamy o to nawet, no, znaczy tak, my generalnie musimy tak pracować, żeby krową było u nas jak najlepiej. I dla krowy leżenie jest bardzo ważną czynnością, bo odpoczynek jest dla niej bardzo ważny, wtedy ma czas na przeżywanie i ważne jest to, jak są skonstruowane boksy legowiskowe. Boksy legowiskowe są u nas specjalnie skonstruowane dla naszych zwierząt, żeby było im komfortowo i dobrze i wygodnie. Więc generalnie to jest stworzone tak, że każdy element, który dotyka krowy, jest wykonany z drewna, bo drewno nawet zimą jest w miarę ciepłe i przyjemne. Wnętrze jest wypełnione materacem z naturalnych surowców. Tam jest kompost wymieszany z pociętą słomą, wymieszany z wapnem, ubite jak klepisko. I na to jest właśnie przyścielona taka świeża słoma. Tu, gdzie teraz jesteśmy, krowy mają czas na pobieranie paszy, czyli tutaj jedzą siano. Tutaj widzimy, że mamy siano na stole paszowym. Dój odbywa się w innych pomieszczeniach, także tutaj jest taka część
relaksacyjno, taka w sumie relaksacyjno-wypoczynkowo, generalnie... Sypialnia, tak, jadalnia. Jest sypialnia, jadalnia, tak, a udój mamy w innym miejscu, jest troszeczkę oddzielony od tych pomieszczeń inwentarskich, więc krowy przechodzą do dojenia, do naszej dojarni, która też jest tak zaprojektowana, że jest to duże, jasne pomieszczenie, bo krowy generalnie nie lubią wchodzić do ciemnych pomieszczeń, więc dlatego to jest takie przestronne i jasne pomieszczenie, bo to jest ważne, żeby krowy jednak chciały tam wchodzić, żeby ten udój przebiegał spokojnie. My widzimy, że jak krowy się doją, to po prostu są zrelaksowane, bo też widać, że one stoją, przeżuwają i jest fajnie, tak? Także to jest ważne, żeby to miejsce było dobre dla zwierząt. Jaka jest twoja historia w tym miejscu? Ja zaczęłam pracę tutaj 11 lat temu. Zaczęłam pracować jako zootechnik, potem jako kierownik działu hodowli. Teraz od kilku lat pełnię funkcję członka zarządu i jestem odpowiedzialna tutaj za produkcję zwierzęcą, i rozwój przetwórstwa też mlecznego w przyszłości. Widać, że kochasz to miejsce i wkładasz całe serce w to, co tutaj robicie, ale ty też pochodzisz z rolniczej rodziny i tak naprawdę miałaś z tym styczność od zawsze. Ja wychowałam się w gospodarstwie. Zawsze mieliśmy u nas zwierzęta i były i krowy, i świnie, i króliki. Także przekrój był naprawdę spory. Jeszcze dodatkowo produkcja roślinna, ale to wiadomo, było małe gospodarstwo. Bo można powiedzieć, że w gospodarstwie w Juchowie poza paroma rodzynkami dominują kobiety. Nie ukrywam, że jest nas tutaj sporo i tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, jeśli chodzi o członków zarządu, to jednak jest więcej kobiet, tak? Ale mamy rodzynków, więc tutaj też nie można powiedzieć, że tylko kobiety, bo staramy się, żeby to towarzystwo było takie mieszane i wiadomo, że kobiety wnoszą inne wartości, inną jakość pracy i mężczyźni inną, więc tutaj myślę, że się fajnie uzupełniamy. Istotnym wyróżnikiem mleka siennego jest jego bardzo wysoka jakość. Najważniejsza różnica między zwykłym mlekiem a mlekiem siennym polega na tym, iż w przypadku produkcji mleka w oparciu o karmienie sianem, tak jak w pierwotnej produkcji mleka, zwierzętom nie podaje się pasz kiszonych. Pięknie pachnie, ale czym się charakteryzuje to mleko sienne, jeśli chodzi o smak? Wiesz co, to ma taki smak... Smak tego, co krowa je, bo tutaj nasze krowy nie jedzą kiszonki, więc tego smaku kiszonki, smaku zapachu kiszonki w tym mleku nie znajdziesz. Także tutaj masz nasz bukiet pastwiskowy, tak? Czyli generalnie co krowa je, to czujesz w tym mleku, także pijemy. Na zdrowie. Według badań naukowych mleko sienne wykazuje 2 razy większą zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 i sprzężonego kwasu linolowego niż mleko standardowe.